Witam wszystkich miłośników podróży i kolekcjonerów pozytywnych wspomnień. Nazywam się Patrycja Fereniec i jestem tutaj, by porwać Was ze sobą w wir przygód podczas eksplorowania świata. Znajdujemy się przed wejściem do świątyni Wat Po, gdzie czeka na nas odpoczywający Budda. Cena biletu za wejście jest chyba 200 batów, tak, 200 batów, ale oprócz odpoczywającego Buddy, leżącego Buddy, znajdziemy tam również inne atrakcje architektoniczne. Jesteście ciekawi? Zapraszamy! Sponsorem tego filmu jest sklep twojezdrowie24.pl. Jeżeli chodzi o bilety wstępu, ciekawostka, obcokrajowcy płacą te 200 batów, o których wspominałam, a tubylcy wchodzą za free. Wat Po, znana również jako świątynia leżącego Buddy, to monumentalny kompleks sakralny, gdzie każdy zakątek skrywa niezwykłe ciekawostki. Już na wejściu witają cię statuły strażników, a kolorowe dachy wznoszące się w niebo dodają mistycyzmu temu magicznemu miejscu. Przed wejściem do świątyni musimy ściągnąć buty, mamy na to specjalne woreczki. Jeżeli chodzi o wielbicieli kapeluszy, czapek i innych okryć, nakryć głowy, niestety też trzeba je wziąć pod pachę lub gdzieś schować. Znajdujemy się w jednym z największych i najstarszych kompleksów świątyń w Bangkoku, czyli Wat Po, a tuż przy mnie leży jeden z największych posągów Buddy. Ma aż 43 metry długości i 15 metrów wysokości. Zobaczcie tylko na te pazury. Chodź, pokażesz tutaj. Wydaje mi się, że taki Budda musiałby wydawać miliony batów miesięcznie na pedikir. Mini Budda. I wielki Buddo. Oj Patrycja, tyś to jest jednak śmieszek. Ale już nie przerywam, wróćmy do materiału. To mistrzowskie dzieło sztuki przyciąga nie tylko wiernych, ale i turystów z całego świata. Każdy detal, od subtelnych zdobień po spokojne wyrażenie twarzy Buddy, emanuje spokojem i duchową mocą. Wat Po to również dom jednej z najstarszych i największych szkół masażu tajskiego na świecie. Tradycyjny tajski masaż jest tu praktykowany od wieków, a uczniowie szkoły mają okazję uczyć się sztuki uzdrawiania zgodnie z długą tradycją. Wzdłuż ściany, tuż za posągiem Buddy, znajduje się aż 108 misek, do których można wrzucać pieniążki. Co mam przynieść ludziom? Szczęście! Przechadzając się po dziedzińcach świątyni, zauważysz dziesiątki pagód i stóp, z których każda skrywa niezliczone skarby i rzeźby o niezwykłej precyzji. Pagoda Pramaha Chedi, zbudowana z tysięcy kafli ceramicznych, robi ogromne wrażenie zarówno ze względu na swoją wysokość, jak i kunszt wykonania. Wat Po to także miejsce, w którym zachowały się rękopisy medyczne tajskiej medycyny tradycyjnej. Stworzony w XVIII wieku przez króla Ramę I, kompleks Wat Po jest zarówno sanktuarium duchowym, jak i skarbnicą wiedzy. Wróćmy jeszcze do monumentalnego posągu leżącego Buddy. Budda spoczywa na boku, oparty na jednej ręce, a druga spoczywa na udzie, wyrażając postawę relaksu i spokoju. To nie tylko fizyczne odzwierciedlenie odpoczynku, ale również symboliczne ukazanie Buddy przed osiągnięciem nirwany. Posąg jest pokryty warstwą złota, co nadaje mu niezwykłą aurę i splendor. Złote płaty pokrywające ciało Buddy to symboliczne wyrażenie szlaku duchowego, którym podążają wyznawcy buddyzmu. Każda warstwa złota jest wyrazem szacunku i oddania wobec boskiej postaci. Stopy leżącego Buddy w Wat Po to niezwykłe źródło duchowej i symbolicznej głębi, które przyciąga uwagę odwiedzających i budzi refleksję na temat tajemnic buddyzmu. Ta część posągu nie tylko pełni funkcję rzeźbiarską, ale jest także bogatym zbiorem alegorycznych detali i znaczeń.
Na pierwszy rzut oka zauważamy, że stopy Buddy są ogromne i perfekcyjnie wykonane, ale to, co je wyróżnia, to staranne zdobienia i wygrawerowane symbole, które ukazują bogactwo tajskiego rękodzieła i głębokie znaczenie duchowe. Najbardziej charakterystycznym elementem stóp jest obecność 108 złotych znaków. Ta liczba odgrywa ważną rolę w buddyzmie, reprezentując 108 cech i atrybutów Buddy. Każdy z tych znaków ma swoją własną symbolikę, co nadaje stopie niezwykłą wartość. Cały kompleks świątyń Wat Po ma aż 80 tysięcy metrów kwadratowych. W Wat Po znajduje się aż ponad 1000 wizerunków Buddy. Zresztą sami zobaczcie. Niby to Budda, i to Budda, i to Budda. I tam jest pełno tego samego ziomka. Ale spójrzcie. Ten ma taki fajny nosek. Ten ma taki troszkę większy kinol. Ten ma trochę inne ucho. A outfity? Mają podobne, zaraz zobaczymy. Nie, outfity chyba podobne. Dobra, ale buzia każda inna. Każdy z nich ma inny wizerunek. O, ten ma bardziej skośne oczy i takie, no. Ten ma uszy przekute. A ten ma uszy, no, takie zwisające w dół, ale nie przekute. Ten ma inny dzwonek góry. Ten jest po przejściach na Mai Tai chyba, tak mi się wydaje, bo mu trochę złoto opadło z wrażenia. Zobaczmy tutaj. Ten to w ogóle ma taki kinol, trochę jak mój. O, tam jest coś fajnego. Tu jest Please Don't Stop the Music, jeżeli chodzi o gest. Ta figurka podoba mi się najbardziej. Pod Wat Po dorwaliśmy fajną knajpkę, w której są też różne wege rzeczy. Ja tutaj testuję green curry, spring rollsy, a tutaj tu jest wersja curry, ale z mięchem. Biorąc pod uwagę, że kompleks świątyń Wat Po jest tak ogromny, musicie poświęcić naprawdę cały dzień na zwiedzanie. Oprócz ogromnego Buddy jest tutaj masa różnych pięknych budynków i tych wizerunków Buddy jest naprawdę ogrom. Znaczna część czasu będzie poświęcona obserwacji i kontemplacji imponującego posągu leżącego Buddy. Warto przejść wzdłuż całej długości posągu, zwracając uwagę na każdy detal i symboliczne elementy. Oprócz samego posągu, Wat Po oferuje piękne otoczenie, w tym pagody, dziedzińce i ogrody. Czas poświęcony na spacer i eksplorację tych obszarów będzie dodatkowo satysfakcjonujący. Pamiętaj, że możesz wybrać się też tam na masaż! Nasza bohaterka przemieszcza się do kolejnego, równie znanego miejsca w Tajlandii. Loy Krathon to święto obchodzone w Tajlandii podczas pełni księżyca w 12 miesiącu lunarnego kalendarza tajskiego, zwykle wypadające w listopadzie. Krathon to małe tratwy, tradycyjnie robione z kawałka pnia bananowca, ozdobione kwiatami, świeczkami i kadzidełkami. Ja spotkałam takie robione z kolorowych chrupek. Jest kilka powodów, dla których ta tradycja jest nadal kontynuowana. Ludzie chcą wyrazić wdzięczność za wodę, która jest niezbędna dla życia, rolnictwa i innych aspektów codziennego bytu.
Drugim celem jest oczyszczenie duszy z negatywnych energii, pozbycie się przeszłych grzechów i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. A tutaj, proszę Państwa, smażony szczypiorek, nie wiem, chyba z jakąś bułką, panierką, nie. Co ciekawe, tutaj można płacić albo gotówką, albo za pomocą takich QR-kodów. No, ciekawa konsystencja. Z zewnątrz chrupiąca, a w środku taka galareta trochę jakby, no nie wiem, ciasto takie niedopieczone, ale nie wiem co to jest. Świeży soczito, wyciśnięty z pomarańczy, pycha. Mango sticky rice. Tanie jeszcze osobno widzę, tutaj mleczko dodaję, kokosowe. A tutaj spróbujemy soku z trzciny cukrowej, tajskiej. Już kiedyś próbowałam taki soczek na Zanzibarze, ale zobaczymy, jakie ten będzie miał walory smakowe. Tamten naprawdę podbił moje kubki smakowe. Wierzy się również, że wypuszczenie kratongów przyniesie szczęście i powodzenie. Ludzie umieszczają w nich często również włosy czy paznokcie. Ma to symbolizować pozbycie się złych rzeczy z przeszłości. Loi kraton to ważna tradycja kulturalna w Tajlandii, a uczestnictwo w niej ma znaczenie społeczne. Ludzie pielęgnują tę praktykę, aby przekazać ją kolejnym pokoleniom i utrzymać związek z dziedzictwem kulturowym. Historia Loi Kraton ma swoje korzenie w starożytnych praktykach tajlandzkiego społeczeństwa, ale z czasem ukształtowały się różne legendy i opowieści związane z tym uroczym świętem. Jedna z nich opowiada o królowej Suryotai, która żyła w XVI wieku. Ponoć królowa zorganizowała ceremonię, by uczcić boginię rzeki Maikon i złagodzić jej gniew. W tajskiej historii ta królowa jest uznawana za bohaterkę, ponieważ oddała życie broniąc swojego męża, króla Maha Chakrapat, podczas bitwy. Ceremonia miała na celu przeproszenie bogini rzeki i wyrażenie szacunku dla wody, która była ważna dla życia w społeczeństwie. Inne legendy związane z Loi Kraton opowiadają o praktykach ludności wiejskiej, która używała krotongów do ofiarowania płodności i obfitości dla pola, jak również do modlitw o przebaczenie za korzystanie z wód rzecznych. Festiwal to także doskonała okazja do delektowania się lokalną kuchnią. Stragany z jedzeniem oferują rozmaite tajskie przysmaki. Domysłów jest wiele, ale jedno jest pewne. Festiwal Loi Kraton cieszy oko i scala społeczeństwo. Coraz częściej do Tajów dołączają turyści, którzy również chcą czynnie uczestniczyć w kolorowych obchodach. Podczas Loi Kraton Tajlandia ukazuje swoją serdeczność, gościnność i przywiązanie do tradycji. Festiwal ten nie tylko dostarcza niezapomnianych wrażeń wizualnych, ale także kształtuje atmosferę jedności i wspólnoty, gdzie każdy może poczuć się częścią tego magicznego wydarzenia. Na koniec została jeszcze jedna stacja, jaką Patrycja musi zwiedzić, a mowa tu o Khao San Road. Witaj w sercu nocnego życia Bangkoku, czyli Khao San Road. Ta krótka ulica, choć ma zaledwie 400 metrów długości, jest prawdziwą Mekką dla podróżnych, oferując niezapomniane wrażenia i fascynujące ciekawostki. Przy każdym kroku otaczają cię tłumy ludzi, głośna muzyka i intensywne światła tworzące atmosferę, którą trudno doświadczyć gdziekolwiek indziej. To miejsce, gdzie spotykają się różnorodne kultury i styl życia. Są takie skrupkowe torty na wypasie. Pani robi zaczydyszki. Dla tych, którym się nie chce, już proszę bardzo, ugotowane jajco, a nawet dwa. I wiele innych gotowych propozycji. To już hit. Myślałam, że mnie nic nie zdziwi, ale jednak meduza z olejem sezamowym? No nieźle. Kolejna półeczka dla mnie z witaminkami i z mniejszą ilością cukru. To jest dla mnie najważniejsze, bo tu wszystkie napoje są tak słodkie, że po prostu do nie powiem czego jeden krok. Także bierzemy taki.
Jednym z charakterystycznych elementów Khaosan Road są stragany z pamiątkami, ubraniami, biżuterią i gadżetami o egzotycznym designie. To idealne miejsce na zakupy, gdzie można znaleźć unikatowe przedmioty i pamiątki, które przypominają o tajskiej przygodzie. To właśnie tutaj możesz spróbować grillowanego skorpiona, robale czy pieczone mięso krokodyla. Niezależnie od tego, czy wolisz relaksujący drink w hamaku, czy też tańce do białego rana, przy gorących dźwiękach muzyki Khaosan Road ma coś dla każdego. Ciekawostką tego miejsca są także tradycyjne tajskie masażystki oferujące swoje usługi na ulicy. Chwilowe oderwanie się od zgiełku, by oddać się relaksującemu masażowi, to jedno z tych doświadczeń, które pozostają w pamięci na zawsze. Khaosan Road, tam gdzie Tajlandia ożywa w swojej najbardziej elektryzującej formie. Dzięki Patrycja za tę przygodę i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami do samego końca. Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz na zaprzyjaźniony kanał biznesowy Biznes to My.